Witajcie w pierwszym przeglądzie modów do gry Cities Skylines 2. Dzisiaj na tapetę weźmiemy dwa mody, które wybrałem. No i nie jest to jednorazowy odcinek. W kolejnych odcinkach będę przyglądał się kolejnym modom. No i głównie będę wybierał te, które mnie zainteresowały. I może coś wam się spodoba. Natomiast pierwszym modem, który mnie tak zainteresował, to jest mod do usuwania tych białych śladów na drogach. I teraz przenieśmy się do gry, aby zobaczyć, jak to wygląda już w samej grze. I jesteśmy już w grze. No i jak można zauważyć, ta modyfikacja bardzo ładnie usuwa nam te ślady. Natomiast grając już tyle godzin w tą grę, tak się do nich przyzwyczaiłem, że wręcz mi aż dziwnie widząc takie drogi bez tych wszystkich białych śladów. Natomiast myślę, że taki mod na pewno się przyda osobom, które zaczynają grę, które się nie przyzwyczaiły, to w ogóle to tych białych śladów ich i dla nich tak naprawdę było to szpeczące. Dodatkowy plus tego moda jest taki, że nie potrzebuje innych modów, jeśli dobrze pamiętam, do funkcjonowania tego, więc powinien być w miarę lekki, jeżeli ktoś ma słabszy komputer. No i jest całkiem jakby inny odbiór tych dróg, wręcz te drogi trochę są takie zlewające się, może tak to mogę ująć. Natomiast tutaj mod działa bez problemów. I normalnie się mi odpalił, więc jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie dodać. A teraz przejdźmy do kolejnej modyfikacji. Pozostajemy w tematyce dróg i teraz modyfikacja, która zwiększa nam zakres możliwości ulepszania naszych dróg. I jak tutaj widzicie, mamy dodane parę rzeczy i no tutaj jest taka prezentacja, że przy wodzie może to się sprawić. Natomiast jak ten mod wygląda w rzeczywistości, to już sobie sprawdzamy. No dobra, ten mod także bez problemu mi się odpalił. I teraz tak, jak mamy zakładkę drogi i ostatnią zakładkę służy do ulepszania modyfikowania dróg, no to pojawiły nam się tutaj nowe cztery kafelki. I teraz tak, możemy tworzyć jakby taką ścianę na dół, możemy jakby tę górną ścianę tworzyć. Tworzyć tak naprawdę no te tutaj boki, jak wyglądają w przypadku mostów i możemy tworzyć też tunele, jakby przekształcać te drogi tak, aby wyglądały jak tunele. No i przykładowo, jak weźmiemy sobie tutaj te boczne ściany, no to zamiast mostu możemy sobie tutaj tak zrobić to w dół i mieć jakby tamę taką z drogi zrobioną. Natomiast no, tutaj z drugiej strony jest to przezroczyste, więc jak już na coś takiego się zdecydujemy, no to musimy zadbać, aby z drugiej strony nie było tego widać, inaczej będzie słabo. No i oczywiście prawym przyciskiem możemy, tak jak te inne ulepszenia, cofnąć. To tutaj musi nam to złapać. No i w przypadku, gdzie jeszcze możemy to wykorzystać, na przykład jak tutaj mam właśnie taką brzydką autostradę, gdzie mamy no tutaj mocną różnicę terenu, to możemy tutaj sobie taką ścianę pionową postawić i jak widzicie, tu coś nie wyszło dobrze. O, teraz lepiej. Ale możemy sobie takie te ściany podostawiać. Tylko coś nie chcę załapać za pierwszym razem. No i tutaj, a to jeszcze tutaj mi dostawiło ścianę niepotrzebnie. No i coś takiego o wiele lepiej już do tego momentu wygląda niż taka goła ziemia. No tutaj jest najgorzej, to wiadomo. Ale naprawdę nie jest źle. Oczywiście mam jeszcze opcję tuneli,
tylko no, to tak różnie wygląda, bo te wejścia się dobrze nie łączą. Natomiast no, tutaj też coś można takiego pokombinować. Oczywiście oni to przez co przejeżdżają, tylko my mamy inny widok na to. Teraz mi się uda w ogóle złapać tą drogę. Teraz pod ziemią jest. No dobra, no to będę później musiał to cofnąć. Będę mógł. To tu się wkopałem. Ewentualnie zróbmy to tak. O, dobra. Jeszcze mamy no tutaj tą opcję budowania mostów. Tak jakby. O, czyli mamy tak jakby na podniesieniu te fragmenty. Też to się w niektórych miejscach na pewno może przydać. To kłada nam takie barierki. I oczywiście to też działa w przypadku, na przykład jak tutaj mamy torów. Generalnie to działa na te wszystkie takie drogi do poruszania się. No i tutaj jak widzicie też możemy sobie na przykład te słupki przykryć. Więc na pewno przydatny mod właśnie w przypadku takich tutaj trudnych sytuacji, jak na przykład tutaj mamy. I co chcieć więcej? No tak naprawdę według mnie te tunele powinni poprawić, no bo jak na przykład tutaj zrobimy tunel, no to w przypadku torów wygląda to jeszcze ok, ale na przykład o, jak zrobimy w przypadku zwykłej drogi, no to mamy taką białą ścianę, więc no średnio to wygląda. Jeszcze ten mod wymaga poprawki, natomiast ma bardzo duży potencjał. No. Tak to może dziwnie wyglądać. No dobra, ale czas przejść do kolejnego moda. A kolejnym modem, którym umówimy, to będzie mod do modyfikacji tutaj pogody. On jest bardzo prosty. Będziemy mogli sterować sobie pogodą. Nie jest zbyt zaawansowane. Chyba wymaga jednego innego modu, moda. Ale to zawsze gra o tym informuje, można sobie z automatu dodać tego moda. Natomiast jest to bardzo lekki mod i ma mało opcji, więc jak komuś zależy tylko na sterowaniu pogodą, to jak najbardziej jest wskazany. Natomiast jest bardziej zaawansowany mod, który pozwala na trochę więcej rzeczy, ale to w kolejnym odcinku go omówię. Na razie zobaczmy sobie, jak działa ten lżejszy mod. No i teraz jak widzicie, w moim mieście pada deszcz. Dodatkowo mamy zimę, więc no to jest klasyczna pogoda dla tej strefy klimatycznej. No i tutaj mamy takie chmury, jest tak szaro-buro. No i teraz, dzięki temu modowi możemy sobie wyłączyć czy deszcz, czy śnieg. No u mnie śniegu nie ma. No ale zobaczmy, czy nam ten deszcz wyłączy. No jak widzicie, wyłączył deszcz i nawet trochę jaśniej się zrobiło. No i teraz jeszcze możemy zobaczyć, jak będzie wyglądało, gdy wyłączymy chmury. No i nawet całe chmury nam usunęło i jest jeszcze bardziej jasno. Więc całkowicie możemy sobie zrobić na słoneczną pogodę, a nie jakąś zachmurzoną. I dzięki temu widzieć o wiele lepiej miasto, czy po prostu móc zrobić normalne fotki przy normalnym oświetleniu, a nie przy takim zachmurzonym i szaroburym. Więc dla osób, które grają w strefie tam, gdzie nie ma śniegu, no to jest tak naprawdę kluczowy mod do przeżycia w zimę, bo no niestety ten deszcz pada i pada w takich sytuacjach, a tak możemy mieć ładną, czystą pogodę. I czas przejść do ostatniego moda, którego sobie dzisiaj omówimy. Ostatnim modem, na temat którego dzisiaj będę rozmawiał, to jest mod do
olepszenia księżyca. O co dokładnie chodzi? To może najlepiej pokażę wam już w samej grze, gdzie sobie przetestujemy samo działanie. No dobrze, w mojej grze niestety jest dzień, więc musimy zaczekać, aż pojawi się noc. Natomiast pamiętajcie, aby włączyć tryb dnia i nocy w ustawieniach gry, no bo inaczej nie da rady użyć tego moda. Także zaczekajmy na księżyc. No dobra, i jesteśmy już w czasie, kiedy jest noc. I jak widzicie, no, jest strasznie jasno, jak na noc. No, noc możemy poznać po tym, że wszystkie biurowce się świecą. Inne budynki. Więc trochę dziwnie to wygląda. Natomiast noc jest nareszcie czytelna. Zwiększyłem tutaj moc księżyca. Nie widzimy go. Podejrzewam, że po prostu on raz się pokazuje, raz nie, tak żeby to realistycznie oddawać. Natomiast no, jest bardzo czytelnie, jeśli chodzi o budowanie i tak dalej. O tutaj w porównaniu do poprzednich etapów gry, gdzie w nocy, jak chciałeś się bawić naprawdę realistycznie z cyklem dnia i nocy, no to tutaj no nie, no mało mogłeś sobie pobudować, wręcz praktycznie nic nie widziałeś. Najwięcej to ci pokazywały te filtry trochę, ale tak to nic. No i tutaj jak wejdziemy sobie w opcje, to mamy tutaj całe sterowanie tym modem. Oczywiście możemy zrobić tak, może sobie wszystko wyzerować. I wtedy powinniśmy chyba móc zwiększyć, choć i tak mamy zorzę polarną, więc ona też trochę oświetla. No i ogólnie może polepszać, no ale generalnie jakbyście nie mieli tego moda, no to będziecie mieć czarno. Praktycznie tylko te światełka będą wam świecić. No i to co jest dobre, no to możemy sobie zwiększać jakby jasność, ale i także intensywność, to wiadomo. Możemy zwiększyć w ogóle rozmiar samego księżyca, no tylko że teraz to oczywiście tego nie zauważymy. Natomiast możemy też temperaturę tego światła zmienić na ciepłą, co trochę wygląda jak takie miasto o zachodzie, wietrznym zachodzie słońca. No tak ciekawie to wygląda. No i tutaj samą temperaturę też tego, jak świeci księżyc. A ona taką całkowicie zimną. Więc no tutaj szczególnie to zdjęć, czy nawet jakby główna według mnie funkcja to właśnie tutaj budowanie w nocy. Ktoś chce zachować ten cykl dnia i nocy, no to myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. No i tutaj w miarę prosty sposób obsługi. No, przydałoby się teoretycznie tutaj jakieś kółko, ale z drugiej strony ile tych kółek można? To jest ich aż za dużo już trochę. Więc jakbyśmy tak ciągle z każdego młota dodawali, no to też no tak średnio by może było się w końcu pogubić. No dobra. To jest tak naprawdę wszystko w tym odcinku. Także dawajcie znać, czy sami używacie tych modów, jak wam się podobają. No i też możecie dawać propozycje do modów w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć.